Witam Was serdecznie Słowem Bożym, zapisanym w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale 19 wierszu. I odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Także słowa Nowego Testamentu będą nam towarzyszyły w tym dniu, a są one zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 8 rozdziale 9 wierszu. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Te dwa wiersze wskazują nam na Boże bogactwo. Jak pojmujemy bogactwo, jak ono jest widziane w naszym społeczeństwie? W Starym Testamencie bogactwem określano pojęcie pomyślności. Izrael był nastawiony na pomyślność w ziemi obiecanej, gdzie miała ta ziemia opływać w mleko i miód. Czyli coś, co jest bardzo pożywne. Bogactwo w chrześcijaństwie również równamy z błogosławieństwem, pomyślnością, z czymś dobrym, z powodzeniem. Natomiast też błogosławieństwo i bogactwo jest związane z bogactwem duchowym, będącym niezależnym od wysiłków ludzkich. Natomiast naszą pomyślność, nasze błogosławieństwo w świecie chrześcijańskim często utożsamiano z ciężką pracą, która miała obfitować w różne efekty. Działania miały przynosić pewne korzyści. Bogactwem oceniano to, kto jest błogosławiony przez Pana Boga, ale także bogactwo wnosiło taką tendencyjną myśl, że ten, kto jest bogaty, ma zasłużone łaski u Pana Boga i on ma wzgląd na Niego. Jednak ten obraz został troszeczkę zachwiany przez Jezusa w momencie, kiedy został zapytany przez rabina, kto zgrzeszył? Ten, który jest niewidomy od urodzenia, czy też rodzice jego? Jezus powiedział: ani on, ani rodzice. Przede wszystkim jego choroba była utożsamiana z przekleństwem, z ubóstwem, z żebractwem, z niemożliwością działania. Dlatego też Jezus został zapytany o to, gdzie to błogosławieństwo popłynęło i czy w ogóle ono było. No bo przecież człowiek chory nie myśli o pomyślności, ale myśli bardziej o swojej chorobie. No i u apostoła Pawła w koncepcji jego myśli pewne rzeczy obracają się. Wcielony syn przychodzi, będąc bogaty, ale staje się dla człowieka ubogi. Przede wszystkim Bóg nie upatruje zbawienia w naszych materialnych rzeczach, w naszych posiadłościach. Owszem, jest to bardzo ważne, aby te rzeczy posiadać, ale nie uzależniać od tych rzeczy naszego zbawienia. Dlatego też wcielony Jezus Chrystus, jako to Boże Słowo, które zostało nam posłane, jest naszym bogactwem duchowym. I dlatego też, drodzy, niechaj to bogactwo Słowa Bożego towarzyszy nam w dzisiejszym dniu. Pozostańcie z Bogiem.